Wow. Wszystko dobrze? I tam, co zrobisz? Wezwę pogotowie. Proszę nie. Jesteś ranny, potrzebny ci lekarz. Nie, tylko do pokoju. Pokój 207. No, pomożemy ci trochę. W takim razie. Wątpliwości. Dobra, to nie moja sprawa. Zostawię go tutaj i powiem... Powiem co? Masz klucz? Dobra, nasza bohaterka ma chyba problem. Znaczy, wątpliwości. No ale i Tenowi trzeba pomóc. Po takiej przejazdce i wypadku... Miałem wypadek samochodowy, też koziołkowałem. Ja wiem, co to jest za ból, jak już szok minie. Pytanie, szpital, ranny. Jest w kiepskim stanie. Co mu się stało? Naprawdę źle z tobą. Potrzebny ci lekarz. Chyba mam żebro albo dwa złamane. No, nieźle. Przeżyję. Ale boli jak diabli. Ta rana na głowie strasznie krwawi. Pewnie łuk brwiowy przeciął pomoc. Ma kłopoty. Nie mogę tak po prostu. Dobra, zobaczmy, go zostawić, czy tam jest w stanie. Czy coś jest w apteczce. Mamy. Co to jest? Trzeba mu odkazić tę ranę. Dobra, to w takim razie weźmiemy to. Trochę zaboli. Ale. Teraz pomoże ci. Ranę. Może trochę zaboleć. No, delikatnie, bo to jodyna pewnie jest. A jodyna piecze jak cholera w zetknięciu z raną. No, ale pomaga. Już. Chociaż zakażenia nie będzie. Dzięki. Najpierw pomogę. Potem będę pytać. Dobra, no to jeszcze co by się nam przydało? Co to jest? Teraz mamy tutaj. Parakomol, środek przeciwbólowy, stosować na intensywny ból, nie przekraczać dawki jednej tabletki na dobę. Nie możesz ich wszystkich wziąć na raz? Masz. Weź to. Powinno ci pomóc. Co to? Środek na ból. Przynosi ulgę. Na pudełku jest napisane, żeby brać jedną na dobę. Myślę, że lepiej nie przekraczać dawki. Stary, to były trzy tabletki. Na twoim miejscu poleżałabym kilka dni. Wezmę prysznic. Dobra, pomogę ci. W prysznicu czy w zdjęciu ubrania? Bo jak w prysznicu, to chętnie popatrzę. Zaczekam, aż skończysz. Jakby coś, to wołaj. Fajnie jest wzorowane, że on tak idzie z bólem, faktycznie. Mów do mnie. W razie gdybyś, wiesz, zemdlał. Jak ci na imię? Madison chyba. Madison. Śpisz w hotelu? Nie, mieszkam w mieście. Cierpię na przewlekłą bezsenność. Zasypiam tylko w hotelach. Nie pytaj czemu. Gdy czuję się wyczerpana, przyjeżdżam przespać tu noc. O, czy zauważyliście, że jesteśmy w tym samym pokoju, co wtedy? Przejazdem. A gdybyśmy zostawili to opakowanie z origami... A czym się zajmujesz, Madison? Madison by to zobaczyła teraz. Poza leczeniem nieznajomych? Jestem fotografem. Robię zdjęcia mebli do magazynów wzornictwa nowoczesnego. A ty? Ja... jestem architektem. Nieźle, zostawiłbym to wtedy, miałbym teraz przechlapane.
Dobra, chyba skończył. Bardzo dziękuję. Czuję się o wiele lepiej. Dobra. To ja już sobie pójdę. Przy okazji, nie wiem jak się nazywasz. Ethan. Ethan. Uważaj, Ethan. Nieźle. Pragnienie, origami, rany. Bić mi się chce. No, napij się trochę, bo jesteś na nogach cały dzień. Jest jakaś woda, fajnie. Świetnie. Sprawdźmy go z następnym origami w takim razie. Rany. Ciągle mnie boli, ale muszę ruszać dalej. Dobra, wyciągnij w takim razie te rzeczy. Sprawdzimy kolejne origami. Siadaj. Origami z dwójką będzie potrzebne. Rozwiń tego motyla. Czy jesteś gotów cierpieć, żeby uratować syna? Stara elektrownia na Ember Street. Cierpieć? Świetnie. Kolejna wskazówka, jedziemy na Ember Street. Nie ma czasu na odpoczynek. Sean nas potrzebuje. Wychodzimy. Podchodź, wciśnij przycisk select, aby wyświetlić ekran sterowania. Spoko. Następny epizod będzie o agencie FBI. Jak on się nazywał? Kompletnie nie mam pamięci do imion. Fatalnie. Tak zapominam. Masakra. Środa. 16.26. 53 mm. Twój pierwszy raz? Słucham? Ten strzał? Pierwszy raz zabiłeś? Pierwszy raz zawsze tak działa na człowieka. Przyzwyczaisz się. Zabijać? Szczerze. Chyba nie chcę się przyzwyczajać. To on. Czy to nie jest ten typ, którym wpierdzieliliśmy za pierwszym razem? Przez Scotta? Nie, nie ten. To jest jakiś inny. Jarosław Gordon? Tak? Porucznik Carter Blake. Chciałbym zadać kilka pytań. Orzesz ty! Cholera, co tak stoisz? Zaraz ucieknie! Goń go! Agencie go! Nie! Do góry! Normalnie tak zaskakujące. Dawaj, za nim, nie zgub go. Trójkąt szlak bycie. Kółko. Świetnie. Jesteś agentem FBI. Powinieneś sobie dawać z takimi rzeczami radę. Nie no, jasne. Do sklepu, super, pod kwiaciarni. Nieźle mi idzie. Tam wszystkim naraz. A, nie ma. Do góry. Napieram w prawy. Nie uciekniesz, gość. Już po tobie. Górą i skocz na niego. Szlak bycie. Dobra.
Świetnie. Jeszcze uciekł, co? Dobra. Wow, 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 wow. R1, L1. Dawaj, goń go. Więcej kur, no kurczę, moje, skąd te kury? Goń go. Nie pozwól mu uciec. No, świetnie. Chyba nie ma gdzie dalej uciec. Tylko nie zastrzyk znowu kolejnego świadka. No, podejrzanego, co? O, świetnie, steruje. Zestresowany. Gdzie polazł Blake? Nie wiem. Nie ma mowy, żeby uciekł. Dorwę tego drania. No, dawaj, dawaj, dawaj. Gdzie jesteś, stary? Postrzelę cię w nogę normalnie. No dalej, pokaż mordę, draniu. O, szeszty. Wow. Świetnie. Przywal mu teraz. Pokaż na co stać agenta federalnego. Ten gość jest niebezpieczny, znaczy mi normalnie zabić. Dawaj, 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 dawaj. Świetnie. Ach, ale nie całkiem o to chodziło. Dawaj. Przywal mu czymś. Dobrze, jeszcze raz. I w świnie go! Cudownie. I chyba po nim. No, zatrzymaliśmy gościa. No, dzięki, Blake, normalnie jesteś w porę. Chyba tym razem mamy naszego zabójcę. Jesteśmy wykończeni. Normalnie po takim pościgu, ale rewelacyjna akcja. Znowu wracamy do Scotta. Chyba się nazywał Jaden, ten agent FBI. Środa, 19:28, 57 mm. No, pobudka, chyba jesteśmy w biurze. Jeszcze raz, nie śpi, stary. Dobra, co mamy w takim razie? Tutaj nie ziewaj, bo mi się też zaraz zacznie ziewać. Co tam mamy? Gana, świetnie, pistolet, rewelka. Ale po co nam on? Dobra, schowaj go. Tutaj? Odznaka, jakaś stara odznaka policyjna. Czyli co, byłeś dawnym policjantem? Znaczy... Teraz jesteś FBI, znaczy teraz jesteś prywatnym detektywem, co? Inhalator. Dobra, zażyj. Może się poprawi. Jeszcze jedna szuflana została. Co tu mamy? Buteleczkę. Ale że ja stronię od alkoholu, to jednak podziękuję. Nie. Nie pij, stary. Pijcie to zło. To co, mam przejrzeć akta? Co mam zrobić? Śledztwo. Widziałem się z rodzinami wszystkich ofiar, a mam tylko telefon i pudełko figurek origami. No to faktycznie niezbyt dużo. Sean. W gazetach w kółko trąbią o Seanie Marsie. Dzieciaku, który zniknął. Może warto było pojechać do Itana? Coś mamy w aktach? Ciekawego? Nie.